Dobry kochani, witam Was w kartach dnia na poniedziałek. Poniedziałek w kartę dnia. Już sprawdzam, jakie energie nam będą towarzyszyć. Poniedziałek, kartę dnia. Nawet jeżeli będzie się walić i palić, my i tak będziemy tańczyć nad gruzami tego, co się stanie. Nieoczekiwanie, nagle ktoś będzie sfrustrowany na maksa, będzie po prostu chciał ściągnąć nas do dołu. Nas to po prostu nie będzie dotyczyć. Gwiazda tańczy nad zgliszczami. My się pojawiliśmy w karcie gwiazda, a pod nami jest ta wieża. Może się tak wydarzyć, że ten król mieczy będzie posłańcem takiej negatywnej wiadomości, negatywnych wiadomości i będzie starał się nas po prostu ściągnąć do dołu, tak jak już wcześniej powiedziałam. Starał, albo też będzie, jego opinia będzie taka, że to, co on nam przekaże, to, co on nam powie, to po prostu to będzie dla nas taki strzał, który sprawi, że my zaraz będziemy totalnie zdołowani, totalnie będziemy na samym dole właśnie w tych wibracjach. Ale nie tym razem. Na tyle silni będziemy dzisiaj emocjonalnie, że nawet jeżeli ktoś nam przekaże jakąś negatywną wiadomość albo swoją opinię na nasz temat, albo na temat naszej pracy, to za bardzo nas to nie będzie dotyczyło. Może to być związane z bardzo silnym poczuciem własnej wartości, z tym, że też bardzo mocno naładowaliśmy się pozytywnie w weekend. Jesteśmy na bardzo wysokich wibracjach. Tak naprawdę wybierzemy zupełnie inną drogę reakcji na złe wiadomości albo na negatywne wiadomości. Zaobserwujcie, jak to będzie wyglądało w dniu dzisiejszym, dlatego że to może być Wasz nowy nawyk. Ja nie mówię, żeby lekceważyć wszelkiego rodzaju jakieś takie poważniejsze rzeczy, które nam się zdarzają, ale ważny jest sposób reakcji. Tutaj ja mam pokazane coś takiego, że okej, nie wydarzyło się coś pozytywnego. To sprawi, że prawdopodobnie będziecie musieli więcej gdzieś tam przysiąść, dopracować coś, ale na przyszłość to będzie miało dobre konsekwencje. Tutaj ja mam na zasadzie reakcja, dobra reakcja na konstruktywną krytykę i rzeczywiście konstruktywnie zaczynacie do tego podchodzić, niż po prostu wpadanie w czarną rozpacz. I tak jak już wcześniej mówiłam, to ma związek z taką pracą własną, wewnętrzną, dosłownie pustelnik przy księżycu. I tutaj królowa denarów przy dziewiątce denarów, poczucie własnej wartości. Zauważcie, jak dzisiaj wy się czujecie. Co czujecie, jak patrzycie w lustro? Co myślicie o sobie samych? I myślę, że ten dzień będzie bardzo ważnym dniem. Możecie sobie gdzieś tam odhaczyć w kalendarzu. Zmiana sposobu reakcji na trudne wiadomości, trudne rozmowy. I od tej pory, jeżeli coś takiego przeżyjecie, przypomnijcie sobie, jak to było, jak się czuliście, jakie były tego konsekwencje i na przyszłość przypominajcie sobie ten mechanizm, bo on bardzo Wam się przyda. Oprócz tego Wy będziecie dzisiaj posłańcami dobrej nowiny. Ta osoba tutaj była posłańcem raczej negatywnej. Wy będziecie mówić pozytywne rzeczy. Gdziekolwiek się nie pojawicie, będziecie wnosić bardzo dobrą energię. Będziecie przekazywać dobre właśnie wiadomości, dobre wibracje i ludzie dzisiaj będą do Was lgnąć. Także może się wydarzyć, że będziecie otrzymywać różne wiadomości, będziecie zapraszani dzisiaj również na jakieś spotkania, na kawy, obiady. Tak więc dzisiaj będziecie takim plastrem na ten smutek ludzi, który jest pokazany w tej karcie wieża. Wykorzystajcie to, ale też tutaj daję Wam znać, żeby zadbać o swoją energię. Nie pozwolić, jeżeli macie taką osobę, która ma tendencję do tego, żeby wampirzyć na Was,
Nie pozwólcie zabrać z siebie tej gwiazdy i mam nadzieję, że ona z racji początku tygodnia będzie nam towarzyszyć przez długi, długi czas. Tego Wam właśnie życzę, kochani. Wszystkiego dobrego na początek tego tygodnia. Mam nadzieję, że dużo spraw rozwiąże się pozytywnie dla Was. Trzymajcie się. Do usłyszenia już w kartach dnia na wtorek. Pa, pa.